Warszawa Łazienkowska numer 3. Ten adres czekał na Europę ponad 700 dni. To zdecydowanie za długo jak na mocarstwowe plany Legii Warszawa. Jest nowy, piękny stadion Pepsi Arena. Są jak zawsze fanatyczni, oddani, wierni kibice. Jest nowa drużyna budowana przez trenera Macieja Skorzę od ponad 12 miesięcy. No tylko ten cel ciągle nie jest realizowany, aby być mistrzem Polski i by też w Europie odnosić sukcesy. Pewnie docelowo chodzi o Ligę Mistrzów, ale dzisiaj pewnie chętnie Legia powtórzyłaby ten sukces. Lecha Poznań zagrała w fazie grupowej Ligi Europy. Seno w Warszawie, witamy Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Kowalczyk. Bożyda Rywanow. Tutaj wszyscy śnią o Mistrzostwie Polski, także o Lidze Mistrzów, a dzisiaj śnią o tym, aby ci piłkarze zapewnili sobie grę w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Zaliczka jest. Zwycięstwo przed tygodniem w Gaziantepie. 1-0. Skromna grupa sympatyków z Turcji, wierząca podobnie jak trener, że jednak piłkarze z Ligi Tureckiej odmienią losy tego pierwszego spotkania. Sen o Warszawie, Czesław Niemen i blisko 30 tysięcy fanatyków Legii. No trochę, Wojtek, ten stadion się zmienił od twojego ostatniego pobytu tutaj przy Łazienkowskiej. Jak wrażenia? Znaczy, powiem tak, no, trzeba było bardzo długo, dużo lat czekać na taki stadion w Warszawie. W końcu już jest wykończony. Fenomenalnie wygląda. Nie ma co mówić. No przede wszystkim teraz do tego stadionu potrzebna jest drużyna. Drużyna, która jest budowana od dosyć dawna. I powiem tak, no, z nie za bardzo dobrym skutkiem. A dzisiaj mamy możliwość no, zrobienia może pierwszego kroku w tym cyklu, tak, żeby ta drużyna Legii, która w zeszłym sezonie zawiodła, można powiedzieć, praktycznie na całej linii, może poza Pucharem Polski, dzisiaj ma szansę powalczyć o awans do tej ostatniej, czwartej rundy Ligi Europejskiej. Słoweniec Darko Ceferin poprowadzi to dzisiejsze spotkanie. Na razie Legia ma dobry bilans z klubami tureckimi. Eliminowała dwukrotnie Galatasaray Stambuł, przegrywała tylko w latach 90. z Besiktasem. No i też na razie historia przemawia za Legią. 12 zwycięstw na wyjeździe. Zawsze Legia potem potrafiła dowieść ten awans do kolejnej rundy po wygranej na obcym terenie. Ustawienie drużyny Gaziantep Sporu. W bramce dzisiaj Karczemarskas, reprezentant Litwy, dalej Emre Güngür, Murat Ceylan, Iwan de Sousa, Ismail Sousa, Cenk Töşün, Dany. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda to, jeżeli chodzi o ustawienie taktyczne. Poza tym Kurtulus, Ölçan, Pekliwan i Popow. Wraca do pierwszego składu utalentowany napastnik Töşün, obok niego Popow. Nie ma świetnego rozgrywającego Brazylijczyka Wagnera. No i też zmiana, jeżeli chodzi o pozycję prawego obrońcy. Jest tam przesunięty Serdar Kurtulus do pierwszego składu, do środka pola. Awansuje reprezentant Austrii pochodzący z Turcji Yasin Pekliwan. Tak więc dwie zmiany trenera Tolunaja Kafkasa, byłego reprezentanta Turcji. I Legia Warszawa w bramce Skaba, dalej Żewłakow, Manu, Wawrzyniak, Borysiuk, Komorowski, Wrdoliak, Rzeźniczak, Ljuboja, Rybus i Radowicz. Nie ma Michała Kucharczyka na pozycji na lewym skrzydle, właśnie reprezentanta Polski. Zobaczymy dzisiaj Rybusa. No i ten środek pola, Wrdoliak, Borysiuk i Radowicz, no, który będzie odpowiadał tutaj za prostopadłe piłki do Daniela Ljuboi. Minuta ciszy przed pierwszym gwizdkiem słoweńskiego arbitra. Wspominamy pamięć wszystkich tych, którzy zginęli tragicznie podczas powstania warszawskiego. Pierwszy sierpnia, ta data zawsze tutaj w stolicy ma szczególne znaczenie. A czy dla kibiców Legii ten dzisiejszy dzień będzie mieć
także ważne konsekwencje w perspektywie tej przygody z europejskimi pucharami. Jeszcze ławki rezerwowych, Chenil Khan, Gile, także ten Wagner, utalentowany Brazylijczyk, dzisiaj pozostał na ławce. Taka była decyzja trenera i rezerwowi drużyny Legii, wśród nich typowany przez większość dzisiejszych gazet do pierwszego składu Janusz Gol, ale nie zagra jednak tym blokiem w środku pola, więc trzema defensywnymi pomocnikami trener Maciej Skorża. Mirosław Radowicz i Daniel Ljuboja, ich dwójkowa akcja dało zwycięstwo w Gaziantepie 1-0. No tutaj Serbowie, w ogóle piłkarze były Jugosławii zawsze przy Łazienkowskiej, czuli się dobrze. Zobaczymy, jak ta współpraca Rado z Danielem Ljubojom będzie wyglądała dzisiaj na biało-czarno. Legia Warszawa w czerwono-czarnych koszulkach, Gaziantep Spor. No i myślę, że Wisła dała wczoraj dobry przykład, jak rozgrywać spotkanie po zwycięstwie na obcym terenie, jak grać konsekwentnie, mądrze, no i też próbować atakować. Już Ljuboja, pierwsza akcja. Kompletnie nie zareagował słoweński arbiter, widząc, że Daniel Ljuboja próbuje wymusić rzut karny. Wydaje się, że Daniel Ljuboja poczuł kontakt. Tak, no lekkie nadepnięcie na stopę zawodnika Legii, ale według mnie bardzo dobra decyzja sędziego. Tutaj w pierwszej minucie to nie był faul na rzut karny. Tym bardziej, że piłka uciekała Ljuboi poza boisko. Różne były te przygody Macieja Skorży z europejskimi pucharami. Ale Wadi pewnie opiekun Legii nie chciałby pamiętać także o tych występach z Amiką w Romki w fazie grupowej Pucharu UEFA, gdzie drużyna z Wielkopolski przegrywała dosyć wysoko, czy z Rangersami, AZ, Alkmaar i innymi klubami wówczas, które zagrały z Amiką w grupie. Mirosław Radowicz, znowu w środku pola Radowicz, już piłka zagrywana do boku, Rzeźniczak, biegał tam Radowicz, poradził sobie jednak Pechliwan i Güngür. Wiemy doskonale, co jest siłą drużyny tego oto szkoleniowca. Gra piłką, gra na połowie przeciwnika, szybkość, dribbling, technika, umiejętność oddania strzałów z dystansu, natomiast gorzej wygląda Gaziantep Spor, jeśli traci piłkę. Po stracie ta drużyna ma kłopoty z przegrupowaniem się do gry obronnej. Cenk Tosun, Ismael Sousa. Świetny, szybki Argentyńczyk, Sousa do boku, Serdar Kürtülüş, niebezpiecznie był tam Tosun. I będzie pierwszy korner po interwencji Michała Żewłakowa. No przede wszystkim zastanawiające jest to, jak będzie grała defensywa z Michałem Żewłakowem Legii tutaj przy Łazienkowskiej. Bo pamiętamy, w zeszłym sezonie defensywa Legii wyglądała jak szwajcarski ser i można powiedzieć bardzo, bardzo dużo bramek takich straciła po stałych fragmentach gry. I tutaj w dzisiejszym spotkaniu trzeba na to uwagę bardzo zwrócić, bo ten wynik 1-0, na pewno jest to dobry wynik na wyjeździe, ale doskonale wiemy, jak Legia gra przed własną publicznością. To nie jest ta Legia, która grała w pierwszych meczach, czy to wyjazdowych w sezonie na polskich boiskach, w zeszłym sezonie, czy też w tym pierwszym meczu w Turcji. Nie ma Wagnera, tak więc stałe fragmenty gry bite będą przez Argentyńczyka Ismaela Sousę. Pięciu piłkarzy Gaziantepu w polu karnym, Sousa. Dobre wybicie Radowicza. Walczy tutaj jeszcze Rybus. Z prawej strony jest Manu. I zdecydował się tutaj na szybszy rajd i przejęcie tej kozłującej piłki prawoskrzydłowej Legii Warszawa. Na razie dosyć krótka ta europejska batalia drużyny Gaziantep Sporu, 15 meczów, 6 zwycięstw, 5 remisów, 4 porażki. No, ta historia Legii jest imponująca, ponad 160 występów i między innymi półfinał Pucharu Zdobywców Pucharów z udziałem Wojciecha Kowalczyka. Jeszcze na tym starym tutaj stadionie przy Łazienkowskiej. Skaba. Spokój, rutyna, doświadczenie Michała Żewłakowa. Ljuboja. Faulowany przez Kameruńczyka Daniego. 25-letni wychowanek Metz. Zagrał kilkanaście spotkań w Tuluzie w sezonie 2009-2010. Został kupiony później do Gaziantep Sporu. Zresztą tutaj wielu zawodników właśnie w roku 2010 zasiliła ten klub. Podobnie zresztą jak trener Kafkas. Szukają się wzajemnie na boisku, tak jak przed tygodniem Ljuboja i Radowicz.
Żyniak, Radowicz, Liuboja, przy nim ponownie Deni, Borysiuk, Popow do Cenk'a Tosun, indywidualna akcja teraz reprezentanta Turcji, Cenk Tosun i Felim Popow za plecy Bułgara. Niedokładne było to podanie środkowego napastnika wychowanego w Eintrachcie Frankfurt. Bardzo groźna kontra, dobrze, że tutaj piłkarze Gaziantepspor się pomylili. Świetnie Liuboja, znów Deni przy nim, utrzymał się Serb w posiadaniu piłki. Już to Rybusa zagranie. I dobra kolejna interwencja Emre Güngür'a. Komorowski. No zupełnie inaczej wygląda w tamtym sezonie. Najczęściej ten środek obrony Dixon Czotto i Iñaki Astis wielokrotnie pełnili rolę tych dwóch środkowych defensorów Legii Warszawy. Tak, jeżeli powiemy, że Dixon Czotto praktycznie w każdym meczu, w którym występował, schodził z kontuzją. Iñaki Astis miał bodajże najsłabszy sezon, odkąd przyszedł do Legii Warszawa. Strasznie powolny, dużo strat. I zresztą to było widać w sparingach przedsezonowych w Niemczech, gdzie jednak Astis z Michałem Żywakowem, bo nie była ta linia defensywa, to nie była ta para stoperów, która mogłaby zagwarantować Legii to, że można zagrać na zero z tyłu. Yasin Pekliwan, przegnięty przed rokiem za 1 000 000 euro. Z Rapidu Wiedeń, wyższy budżet, wyższe kontrakty, natomiast no nie do końca przekłada się też to na umiejętności na boisku, co pokazało to pierwsze spotkanie wygrane przez Legię w Gaziantepie 1-0. Mądrość, rozwaga, spryt. Byli fajsi piłkarze Macieja Skorży. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj w tym rewanżowym spotkaniu przy Łazienkowskiej. Rybus oddał tu rozpocznie zespół gospodarzy. Mam nadzieję, że selekcjoner o mnie nie zapomniał, powiedział niedawno w jednym z wywiadów Maciej Rybus. Ważne te kilkanaście miesięcy dla niego. Mówimy tutaj, że do roli lewego skrzydłowego też aspirują Michał Kucharczyk w tej chwili w lepszej dyspozycji, czy też Michał Hubnik. Tak, ale Rybus ma dzisiaj okazję do tego, żeby się zaprezentować Maciejowi Skorży. Tym bardziej, że trapiły Rybusa kontuzje, ale to on był tym zawodnikiem z Legii Warszawa, który był powoływany na samym początku kadencji Franciszka Smudy. Pamiętamy, to on tam grał. Franciszek Smuda sam w wywiadach podkreślał, że bardzo liczy na tego zawodnika. No i teraz patrząc na powołania Franciszka Smudy, gdzie powoływany zostaje lewy obrońca Legii, Wawrzyniak. Także byłaby to szansa na reprezentacyjny taki bok lewoskrzydłowy, czyli Wawrzyniak z Rybusem, ale oni musieliby naprawdę potwierdzić tą wysoką klasę przede wszystkim w Legii, w europejskich pucharach i w meczach ligowych, a później starać się o grę w kadrze Franciszka Smudy. Skaba. Rzeźniczak w kierunku Manu, zszedł do prawej strony Radowicz. Raz jeszcze Manu w środku pola. Yasin Pekliwan. Od rzutu wolnego Gaziantepspor. Spóźnione wejście Aryla Borysiuka. Jeszcze ten łokieć powędrował w kierunku twarzy Yasina Pekliwana. Tak, Aryl Borysiuk jest znany z bardzo twardej takiej gry. Czasami jest to nagrana po granicu żółtych kartek i parę razy już też obejrzał i czerwoną kartkę. Taki sukcesor Wojciecha Szali, jeżeli chodzi o grę łokciem. Ale to jest tak, ale to jest taki typ zawodnika agresywny. Czasami się przydaje, co potwierdził w pierwszym meczu w Turcji. Wawrzyniak. Szeroko ustawiony Rybus, ale zablokowana droga do Macieja Rybusa. Przegranie piłki przez Komorowskiego. Wrdoliak. Komorowski. Nie ma na razie zbyt agresywnego, zdecydowanego pressingu w wykonaniu piłkarzy z Turcji. Ale też brakuje w Legii ruchu w środku boiska i to rozegranie piłki przypomina wszystkie te rozegrania polskich drużyn ligowych, czy to w europejskich pucharach. Bardzo powolne rozegranie piłki od tyłu przez parę stoperów, czy też przez obrońców Legii Warszawy. Już piłka znalazła się poza polem gry, wyszedł z nią na od Jakub Wawrzyniak. Rozmowa Darko Ceferina z Muratem Ceylanem, wychowankiem Gaziantepsporu.
takim kieszonkowym, defensywnym, środkowym pomocnikiem. Taki turecki Klot Makelele odpowiadający tutaj za odbiory, też za budowanie gry od strefy środkowej boiska. Właśnie Murat Ceylan. Serdar Kürtiliş grał przed tygodniem na pozycji defensywnego pomocnika. Emre Güngür już na drugą stronę boiska. Jest Brazylijczyk Iwan. Z prawej strony Ismael Sousa, ale nie dojdzie już Argentyńczyk do tego zagrania. 24 lata. Czuko, Wesołek. Taki przydomek nosi Ismael Sousa. Grał niegdyś w argentyńskiej młodzieżówce z Kunem Agüero. Były zawodnik Independiente i Argentinos Juniors. Na pewno jedna z największych gwiazd, jeden z największych talentów ostatnich lat tej młodzieżowej piłki w Argentynie. Komorowski, Liuboja, Radowicz do Rybusa, ma dużo miejsca Maciej Rybus, biega tam do prawej strony, Manu! Ale bardzo dobra akcja i świetne dośrodkowanie Rybusa. Tutaj Manu bardzo dobrze chciał strzelić. Nie wiem, czy gdyby nie obrońca, czy ta piłka nie wpadłaby w długi ruch bramki Gaziantepsporu. To, co potrafi grać Legia, to, co prezentowała w sparingu z Żalgirisem, zagranie długie za linię obrony, wyjście któregoś z tych szybkich piłkarzy i dogranie na środek pola karnego. Taki jest sposób gry zespołu Macieja Skorży. Jeszcze poczekamy z tym rzutem rożnym. Cały czas trwają tam jakieś przepychanki. Musi dyskutować i ostrzegać zawodników obydwu zespołów Darko Seferin. Na razie miał sporo uwag szkoleniowiec Legii, to stałe fragmenty gry, że nie grają tego, co powinni. Może teraz będzie inaczej. Daniel Liuboja. No chyba nie to ćwiczyli jednak podczas jednostek treningowych. Ale to, co wspomniałeś, ta długa piłka gdzieś do Rybusa, ostrzelająca akcja, dośrodkowanie. Bo też przy prezentacji Legii w meczu z Żalgirisem też dwie bramki Legia zdobyła po kontratakach. Uwaga, dobrze znowu Maciej Rybus, Rybus! No nie popatrzył dokładnie, jak dośrodkować piłkę. Był 16, tylko Liuboja biegał z prawej strony, nieco spóźniony Manu. Tyle, że te dwie bramki to był też efekt zagrań ze środka pola, czyli Janusz Gol i Ariel Boryszuk wówczas zagrywali gdzieś mniej więcej ze strefy środkowej boiska te długie zagrania. Ta gra z skrzydłami tak dobrze jednak nie wyglądała, jeżeli chodzi o skuteczność i wykańczanie tych akcji. Tak, ale sama akcja, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, tak? Czyli to jest ta długa piłka, gdzieś wyjście z kontrataku, prostopadłe, długie przerzucenie, no i wtedy te akcje się zazębiały. No. Ciężko powiedzieć, bo Legia nie rozegrała meczu ligowego. Jak wygląda gra Legii, jeżeli chodzi o atak pozycyjny? W dzisiejszym meczu też będzie pewnie ciężko to zobaczyć, bo jednak Legia będzie broniła tą swoją przewagę jednej bramki zdobytej w Turcji. Podłączył się stoper Dani Nonku. Pekliwan. Już Iwan. Murat Ceylan. Raz jeszcze Yasin Pekliwan. Murat Ceylan. Podchodzi tutaj do gry Ismael Sousa. Murat Ceylan, długo budowana teraz akcja i dobrze ustawiony, spokojny Michał Żewłakow. No gorzej było jednak z tym podaniem do Daniela Liuboy. Ponownie Gaziantepspor. Popow. Iwan. Murat Ceylan. Ismael Sousa. Z prawej strony Serdar Kürtiliş. Emre Güngür, szanują teraz piłkę zawodnicy tureccy. Pekliwan. Iwan idzie na obieg Ülcan Adin. Na razie dobrze pilnowany ten szalenie groźny boczny pomocnik, który dysponuje kapitalnym uderzeniem. Bohater meczu w drugiej rundzie, kiedy Gaziantepspor poraził sobie z FK Mińsk. Mimo problemu w rewanżu, bo długo utrzymywał się wynik 1-1, więc taki sam jak pierwszy meczu na Białorusi, ale potem piękna bramka Wagnera, piękne uderzenie Ilczana Adina i jego jedna asysta
i Gaziantepspor wygrał w ostatnich kilkunastu minutach 4-1. Pechliwan. Nikt go teraz nie atakuje. Pechliwan. Ilçanadin. Starał się tutaj zagrać klepkę z Ismaelem Sousą, ale to się nie udało. Z kontry próbuje grać Legia. Liuboja. Liuboja nie zabrał się jednak z piłką. Mirosław Radović. Ale widzimy też, że Legia będzie grała tutaj, będzie próbowała grać z kontry. Z tym, że po odebraniu piłki przez Dorliaka praktycznie tylko trzech piłkarzy opuściło połowę boiska. Reszta piłkarzy Legii stała i patrzyła się, czy z tej akcji coś, czy z tej kontry może coś powstać. Żaden z innych kolegów się nie próbował podłączyć do tej kontry. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Maciej Skorża cały czas pokazuje. Panowie, bliżej siebie formacja, aby tam nie było miejsca na rozgrywanie piłki przez tych utalentowanych i dobrze wyszkolonych technicznie piłkarzy Gaziantepsporu. Doliak. Robi sobie Emre Güngür. Wrócił Ivelin Popov. Jerzy Drunas, Karczemarskas. 28-letni bramkarz numer 1 reprezentacji Litwy. Już ponad 50 spotkań w kadrze narodowej od 2004 roku. Przez kilka lat był bramkarzem numer 1 w Dynamie Moskwa. Liuboja, błąd teraz Daniego. Manu Radović. Liuboja. No wszystko jak na razie, albo niemal wszystko, opiera się na akcjach dwójkowych, trójkowych. Manu z Liubojo i Radovićem, a jeżeli chodzi o lewą stronę, to Rybus. Pozostali piłkarze póki co trzymający się raczej bliżej formacji obronnej zespołu gospodarza. Ewidentnie, ewentualnie Wiktor Dorliak opuszcza po swoją połówkę i to tak wygląda w tej chwili po tych 16 minutach, że no, Legia ma jednak obawy co do przeciwnika i będzie starała się grać w kontratakę. Jest Rzeźniczak. Będzie rzut wolny dla zdobywców Pucharu Polski. Nieudany ślizg na niego Nonku. Będzie teraz nieco bliżej pola karnego. I zobaczymy, czy ten stały fragment będzie wykonany lepiej od tego pierwszego. Gramy na gwizdek. Pokazuje arbiter. Nie byłem, Wojtek, zbudowany tymi rzutami wolnymi w meczu z Żalgirisem Liuboi, bo większość z nich kończyła się na murze. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jest Rzewłaków, jest Rybus, także Wrdoliak, Radović. Jest i Wawrzyniak w polu karnym. Wszyscy blisko pola bramkowego Karczemarskasa. Daniel Liuboja. No tym razem nie w mur, ale efekt bardzo podobny. Miejmy nadzieję, że Liuboja, jeżeli nie w tym meczu, to dosyć szybko się strzeli. Nie będzie czekał tyle czasu z dobrym dośrodkowaniem, jak to było w przypadku Manu w poprzednim sezonie. Tak? Czyli gdzieś koło maja, tak? Tak, gdzieś koło maja, tak. No, kwietnia może. Ale no, liczymy się z tym, że jednak Liuboja jest lepszym piłkarzem od Manu, no ale wymagamy od takiego zawodnika, żeby jednak kilka razy dobrze dośrodkował w meczu. Bardziej ofensywne ustawienie, to papierowe. Gaziantepsporu. Popo wspierający Cienka Tosyna. Bliżej boku boiska linii autowej gra Ismael Sousa. No ale na razie też niewiele dobrego można powiedzieć o konstruowaniu akcji przez ekipę Toluna Jawkawkasa. Wrdoliak. Przejął jednak piłkę Murat Sejlan. Ismael Sousa. Wraca za nim Borysiuk i to był skuteczny, dobry ślizg defensywnego pomocnika Legii Warszawa. Do tego jeszcze po nogach Argentyńczyka piłka przeszła na aut, tak więc rozpoczęli gospodarze. Komorowski niebezpiecznie, Ismael Sousa i Welin Popov. No i mogli teraz prezentować gola piłkarzom gości, obrońcy Legii.
I można powiedzieć, że jest akcja z niczego, czyli Legia miała rzut z autu, a sytuację bramkową stworzył Gaziantep. To też jest taki nie do końca skoncentrowana drużyna. Marcin Komorowski teraz spojrzał głęboko w oczy Jakubowi Wawrzyniakowi, ale i odwrotnie, bo to był bardziej pewnie błąd Komorowskiego, chociaż na takie podanie w pole karne głową dosyć ryzykowna postawa formacji obronnej Legii Warszawa. Liuboja. Borysiuk. Radowicz. Bardzo dużo pracy Dany Nomku w tych pierwszych 20 minutach tego rewanżowego meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Murat Ceylan, Ismael Sousa. Ismael Sousa, wolna prawa strona boiska, jest tam tylko Rybus. Serdar Kürtyliş, znakomita teraz akcja, Serdar Kürtyliş. Odbija się piłka od Żewakowa, jeszcze Serdar Kürtyliş. Ismael Sousa. No tak z minuty na minutę coraz bardziej groźne są te próby Gaziantepsporu. Elchan Adil, znów wszystko to rozgrywane przez Turków w polu karnym i czerwona akcja na spalonym jeden z piłkarzy, a był to konkretnie Ismael Sousa. Tak, ale tutaj był błąd ewidentny Macieja Rybusa, bo gdzieś poszedł na... Był praktycznie pierwszy przy piłce i nie trafił w piłkę. Piłkarz turecki się dobrze, bardzo dobrze przyjął, od razu się zabrał, Rybus przeleciał, także tu też nie można iść na raz. A teraz widzimy tutaj na boisku, że nastąpiła lekka zmiana. Rybus poszedł na prawą stronę, na lewą przeszedł Manu. Także no, będą próbowali legioniści troszkę innej gry. Z Rybusem po prawej stronie i z Manu po lewej. Wrdoliak, sugerowali tam zagranie ręką piłkarze z Gaziantepu. Maciej Rybus, Rybus! No i od razu po zmianie pozycji widzimy, że to co mają lewonożni piłkarze, że może sobie grać na prawej stronie i zbiegać do lewej nogi i spróbować uderzenia. Tutaj uderzenie no, zdecydowanie nieudane. No ale Rybus, jeżeli wytrzyma, był tutaj kondycyjnie, można powiedzieć, bo miał jednak troszkę długą tą przerwę, gdzieś tutaj już kilka razy akcję musiał i w defensywie pracować, i w ofensywie, to z lewej strony świetne dośrodkowanie, to teraz strzał z prawej strony. Zobaczymy, na ile starczy mu się w dzisiejszym spotkaniu. Borysiuk, Pekliwan, Elchan Adin, faulowany przez Jakuba Rzeźniczaka. 22 minuty za nami, Legia Gaziantepspor 0-0 przy Łazienkowskiej w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy i znów jest niebezpiecznie, ruszył Iwan Popow na pozycji lewoskrzydłowego. Opanowanie, spokój, po raz kolejny Ariela Borysiuka. No gra jakby miał z 30 parę lat, a nie zaledwie 20. Ariel Borysiuk potrafi tak uspokoić grę, opanować jakimś takim swoim ruchem i mądrym zagraniem piłki, zmianą kierunku akcji. No ciekawi jesteśmy też tego sezonu i czy pozostanie w Legii Ariel Borysiuk. No, w ostatnim okresie mamy dużo szans na komplementowanie polskich defensywnych pomocników. Jak nie Morzeń, to Borysiuk, tak? Polański. A tutaj trzeba było sięgnąć po Polańskiego, także... No miejmy nadzieję, że i tacy piłkarze kiedyś w reprezentacji będą dostawali swoją szansę jak Ariel Borysiuk. Maciej Skorża, tak jakby w grze komputerowej, dostał nowe życie, bonus od działaczy Legii Warszawa, bo przecież szykował się już Władimir Weiss do przyjęcia roli trenera stolicy. Dobra piłka na lewą stronę, Jakub Wawrzyniak, świetnie położył rywala, Wawrzyniak! I dobra asekuracja, będzie rzut rożny po interwencji Murata Ceylana. Dobra wiosna, reprezentanta Polski wrócił do kadry narodowej. Jakub Wawrzyniak zagrał tutaj te dwa mecze przy Łazienkowskiej, towarzyskie, czerwcowe z Argentyną i Francją. No i też wiemy, że potrafi grać w ofensywie. Teraz z drugiej strony korner bity przez Legię Warszawa. Jarosław Radowicz, Karczemarskas. No świetnie teraz nogami interweniuje reprezentant Litwy. Tak
stylu angielskim bita piłka w pole 5 metrów, gdzie jest największy tłok. Idzie bramkarz, ma zdecydowanie najwięcej problemów, ale dobrze spisał się Karcze. Taki skrot widnieje na jego trójkącie. Manu jest szybki, ale nie na tyle, by wygonić tę piłkę. Wawrzyniak. Wrdoliak. Wrdoliak świetnie do Manu. Manu. Już tam był po prawej stronie partner zespołu. Za plecy Radowicza zagrywał Liuboja. Brakuje w takich akcjach gdzieś tutaj troszkę spokoju, bo Manu dobrze chciał minąć zawodnika Gaziantepsporu. Ale może lepiej było od razu grać piłkę do Rybusa. Tak, pierwszą piłkę do Rybusa, zgadza się. Wrdoliak. Znowu zabrakło dokładności w tym pomyśle i zagraniu w kierunku Rybusa właśnie. ...20 minut do końca pierwszej połowy. Jeszcze też nie podejmuje wielkiego ryzyka. Czwarty zespół Ligi Tureckiej tamtego sezonu. Dwukrotny wicemistrz kraju. To jak na razie największe sukcesy klubu z miasta położonego w pobliżu granicy z Syrią. Ale patrząc na grę tureckiej drużyny, to jeżeli Legia będzie bardzo mądrze bronić tego korzystnego dla siebie rezultatu, jakim jest 1-0 z meczu wyjazdowego, i nie będzie popełniać rażących błędów w defensywie, no to wiemy doskonale, że jest w stanie ten wynik dowieść do końca spotkania. Tym bardziej, że Gaziantepspor na razie, można powiedzieć, poza błędami Legii, nie stworzył sobie sytuacji. Wojtek Skaba praktycznie bez strzału na bramkę. No jest znów ten sam problem, co zawsze, więc jak rozegrać piłkę? Trzeba szukać takiego rozwiązania. Na Liuboje. Jest Manu! Manu! I po rękach Karczemarskasa piłka wychodzi na rzut rożny. Zobaczmy. No tak, w stylu teraz brytyjskim. Liuboja, strącenie, biega ładnie Manu. I dobra interwencja Litwina. Raz jeszcze z tej strony Mirosław Radowicz, Karczemarskas. Nieco mu tam przeszkodził Pekliwan. Jeszcze Borysiuk. Chwalony często za te uderzenia z dystansu, ale jednak za dużo goli z takich sytuacji Ariel nie zdobywa. A my raz jeszcze zobaczymy. Strącenie Liuboji. Biegnięcie Manu. Taka nieprzyjemna piłka, kozłująca, ale chyba i tak wychodziła poza. No tak, ale bardzo dobra interwencja bramkarza tutaj. Widzimy, że Legia w takich sytuacjach, gdzieś długa piłka bramkarza, zgranie głową, czy też akcja z kontrataku. W tym Legia będzie w tym spotkaniu na pewno bardzo groźna i jak na tą chwilę to stworzyła Legia więcej dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Emre Güngür, Dani. Ismael Sosa, Wawrzyniak. No. Zostawi Argentyńczyk piłkę Szerdarowi Kürtiliuszowi. Ostro teraz Wrdoliak. Faulowany Jasin Pekliwan. I będzie pierwsza żółta kartka. Tak jest, ukarany Iwica Wrdoliak. I to oznacza, że jest to jego druga żółta kartka w tym sezonie, jeżeli chodzi o batalię europejską. Tak, no niepotrzebne takie zagranie w Wrdoliaka. No gdzieś już po zagranej piłce kopać przeciwnika po nogach, nie mając możliwości dotknięcia tej piłki. No to jednak w europejskich pucharach jest to żółta kartka i żółta kartka zasłużona. Ismael Sousa i Ilchan Adin. Po głowie Liuboji piłka wychodzi na rzut rożny. Krótko. Ismael Sousa i Ilchan Adin. No mówiłem o tym, że dysponuje świetnym, mocnym wystrzałem ten zawodnik. No,
przodu Liuboja, z lewej strony szeroko ustawiony teraz Siwica Wrdoljak. Wrdoljak w kierunku Liuboi. Rybus, wraca Iwan, który zmienił stronę, został po prostu w tym sektorze boiska po stałym fragmencie gry. Mają problemy z odpowiednim uformowaniem się, z organizacją gry obronnej momentami piłkarze Gaziantepsporu, szczególnie kiedy Legia próbuje wyprowadzić szybki kontratak. Mirosław Radowicz. Jeszcze będzie musiał Maciej Skorża jednak poświęcić sporo czasu na treningach, bo na razie wielkiego pożytku z tych rzutów wolnych czy też rogów Legia nie ma. No i czyżby kolejne upomnienie Komorowski. No za to zagranie faul na próbującym wyjść z piłką bramkarzu. Zobaczmy. Zahaczony tutaj przez Marcina Komorowskiego. Wytru nas Karczemarskas. Kwadrans niespełna do końca pierwszej połowy. Legia Warszawa, Gaziantepspor 0-0, ale w tym meczu po bramce Radowicza sprzed tygodnia w lepszej sytuacji jest polski klub. Pekliwan z lewej strony, Iwan, jest tutaj Cheng Tosun. Radowicz. Po dobrej interwencji Komorowskiego rozejrzał się Radowicz. Próbuje i sam na przebój środkiem. Wywalczył rzut wolny i też karę indywidualną dla piłkarza rywali. Tak to Radowicz potrafi. Potrafi przydryblować, potrafi iść poszukać faulu, bo praktycznie nie miał do kogo zagrać. Jedynym zawodnikiem, który był do grania, to był Daniel Liuboja po prawej stronie, no ale to było już, to było za daleko. Serdar Kürtilisz, prawy obrońca, potem kiedy grał w Bursaspor'ze, francuski menedżer Jean Tigana przestawił go na defensywnego pomocnika i częściej grywa właśnie w środku pola. Serdar Kürtilisz. Dziś teoretycznie trener rozpisał go na prawej stronie defensywy, ale gra raczej w środkowej formacji. Teraz zachowanie Cienka Toszyna po kolejnym źle rozegranym rzucie wolnym przez Legię Warszawa, konkretnie Ariela Borysika. Tak. Sztab Legii i sami zawodnicy muszą jeszcze dużo popracować nad stałym fragmentami gry. Widzieliśmy kilka niedokładnych dośrodkowań. Tutaj widzieliśmy zagranie, no chyba nie do końca Borysiak wiedział, co ma zrobić. No, dośrodkowo w pole karne, praktycznie do nikogo. Pekliwan. Popow. Wydanaci. Agresywnie, jak zawsze i skutecznie Wrdoljak. Nie było tam jednak pomocy Emanu. Jest szansa przed Gaziantepsporem. Wraca jednak świetnie Żewłakow. Jeszcze Ilczanadin. I będzie rzut wolny dla piłkarzy gości. A trwała długo taka przebijanka. I w końcu wywalczyli po przewinieniu Borysiuka. Rzut wolny zawodnicy trenera Kafkasa. I to jest ten moment faulu Ariela Borysiuka na Ilczanie Adinie. No i trochę MMA przy Łazienkowskiej. Chorwacko-brazylijskiego. Tak, ale to jest... Torwar niedaleko. Tak, ale... Wrdoljak musi uważać, bo będzie prowokowany, ma już jedną żółtą kartkę. Piłkarze turecy będą szukali u niego drugiego przewinienia, żeby wrócić go z gry. Cheng Tosun! Ucieszył kibice przy Łazienkowskim. No, czymś takim to nie można zaskoczyć nawet takiego bramkarza, który w zeszłym sezonie nie imponował dobrą formą jak Wojtek Skaba. Ale to na pewno jeden ze zwycięzców tego okresu przygotowawczego. Problemy z certyfikatem Duszana Kuciaka, który cały czas nie może rozstrzygnąć sprawy, czy jest mu rumuński klub Vaslui winien pieniądze, czy też nie. Tak więc Skaba, to też prezentował się w okresie przygotowawczym dużo lepiej od Słowaka i dobrze grał także przed tygodniem w Turcji.
Rzeźniczak teraz zbyt lekkomyślnie jest Ivelin Popow. No źle dogrywał piłkę Bułgar w kierunku Ismaela Sousy. Świetnie teraz Iwica Wrtoliak, z prawej strony Liuboja, pędzi środkiem Manu, do niego zagranie, Manu szybszy ode niego. Ale już zdołał go umiejętnie Kameruńczyk przyblokować w tym najważniejszym momencie. Mamy rzut rożny dla Legii Warszawa. Radowicz podbiega do Liuboi, wyciągając jednego z zawodników, ale będzie chyba próba jednak dośrodkowania w pole karne tego piłkarza VfB Stuttgart i PSG. Między innymi Daniel Liuboja, Karczemarskas. Jeszcze raz to samo, tyle że z drugiej strony boiska. Za bardzo zawieszone to dośrodkowanie. Leci na piłkę kilka sekund w powietrzu. No tutaj bramkarz może wszystko praktycznie zrobić. Maciej Rybus tym razem, a więc piłka odchodząca od bramki Żydrunasa Karczemarskasa. Jest tam świetna teraz okazja przed Iwicą Wrtoliakiem i to była chyba najlepsza szansa Legii po rzucie rożnym w tym spotkaniu. Niebezpiecznie musi wracać tutaj Manu, zostaje z tyłu, ale zagrał za krótko Manu. Wojciech Skaba ratuje teraz Legię Warszawa po o tym błędnym zagraniu Manu. Tutaj pochwalmy go za szybkość, że zdążył, ale potem mógł wprawić w duże kłopoty i wprawił Wojciecha Skabę. Musi bardzo dużo mocniej zagrać tą piłkę przede wszystkim. Takie lekkie zagranie, no i tutaj, żeby nie Wojciech Skaba, praktycznie piłkarz z Antwerpsporu wjechał z piłką do pustej bramki. Elchan Adin, jeszcze nie koniec akcji. Wojciech Skaba tym razem już bez trudu, bo to uderzenie nie miało zbyt wielkiej mocy. No też już nawet nie mówię o ryzyku bramki, ale nawet faulu, rzut karny, czerwona kartka. To mogło skomplikować sprawę Legii Warszawa. Ivelin Popow, no i zobaczmy. No, wydaje się, że lekko zahaczony został jednak Bułgar przez Skabę. Wojtek? Tak, ale pierwsze liczy się kontakt z piłką. Skaba dotknął piłkę, także tutaj nie ma dyskusji o rzucie karnym. Serce legionisty? Nie, no. Najpierw trafił w piłkę, że później gdzieś tam jeszcze dostał turecki na pasek. No, nie to, że serce Legii, ale na pewno serce polskiej, także polskiej drużyny. I no, troszkę chyba się znam na tym, że jednak karnego nie było. Zresztą sędzia był blisko i widział. Dlatego tu jesteś. Wrtoliak. Emre Güngür i Ivelin Popow. Skiksował teraz Rzeźniczak. Nie było jednak nikogo z piłkarzy Gaziantepsporu po jego prawej stronie. Komorowski znów mało ruchu w środkowej strefie boiska. Nikt nie pokazuje się do gry. Żewłakow musi wybrać długie podanie w kierunku Manu, ale robi to niedokładnie. Pokazuje teraz Michał, panowie, podejdźcie, umożliwcie mi rozegranie piłki gdzieś bliżej. Ale koledzy jak na razie niespecjalnie kwapią się do tego, aby odebrać piłkę od Żewłakowa i rozegrać ją w kierunku bramki Gaziantepsporu. No, jak Michał ma przed sobą dwóch defensywnych pomocników, jakim jest Doliak i Borysiuk, gdzieś, którzy też są bez ruchu, bardziej są przystosowani do tego, żeby przerywać akcję. No to jest później problem z wyprowadzeniem piłki przez środek boiska. Cienktosyn, Wrtoliak, dobry teraz czysty przechwyt jest Liuboja, blisko Radowicz, Daniel Liuboja, podłącza się Maciej Rybus, Mirosław Radowicz. Ładne kółeczko teraz Radowicza i Wrtoliak po raz kolejny, nie ma rzutu karnego, nie było tam kontaktu z Iwicą Wrtoliakiem, mimo iż tak to wyglądało, wypadł dosyć nienaturalnie Iwica Wrtoliak. No świetnie, Radowicz, zmiana kierunku akcji, zagranie na 11 metr. I Wrtoliak, jego druga okazja, wiemy, że potrafi być skuteczny nie tylko z rzutów karnych. Iwica Wrtoliak. Przede wszystkim potrafi się też znaleźć w polu karnym. Czyli kilka bramek strzelił po stałych fragmentach gry w zeszłym sezonie. A tutaj też widzimy drugie dośrodkowanie i gdzieś dochodzi ta piłka do Wrtoliaka. No ale tutaj widać było, że nie wyszło mu całkowicie ani uderzenie, ani przyjęcie.
nieco spokojniejszy Tolunaj Kafkas. Kończył swoją piłkarską karierę, bo był Galatasaray, w Trabzonsporze w Austrii, tam pojechał na Saksy na koniec swojej przygody z piłką. Zna go dobrze Grzegorz Szamotulski, pamięta jego ognisty, gorący temperament. Ilchan Adin, Borysiuk, Dani Nonku, Murat Sejlan, dobry odbiór teraz Ariela Borysiuka, 3-2 i to musi być upomnienie, chociaż gramy dalej, pokazuje ku zdziwieniu Darko Ceferin. Popow. Od piłkarzy z prawej strony Serdar Kirtilis i Ismael Sousa. Wyglądało to jak fał, ale zobaczmy. Czysty jednak ślizg. Jasina Pekliwana. Zwracamy honor słoweńskiej sztuce sędziowania. Manu, szeroko Rzeźniczak. Manu jednak za długo holuje piłkę, no też często powinien decydować się, aby grać w nią szybciej niż jeszcze podciągnąć kilka czy też kilkanaście metrów. Tym bardziej, że Rzeźniczak pokazywał mu, że już się włącza do akcji, żeby on tą piłkę mu zagrał, no niestety Manu postanowił to wstrzymać, no i teraz widzimy po raz kolejny. No Legia musiała tą całą akcję praktycznie cofnąć do tego, do punktu wyjścia i szukać długiej piłki, która nie zawsze będzie przynosiła efekt. No taka przebieżka trochę za darmo Rzeźniczaka, żeby się nie zniechęcił za szybko, widząc co robi Manu. Lidelin Popow, do boku Ismael Sousa, z prawej strony Serdar Kürtülüş. Kürtülüş, niebezpiecznie, Skaba, pewny chwyt. Jeszcze faulowany były mistrz Polski w gimnastyce akrobatycznej, zwany tutaj przez kolegów fikołem, Wojciech Skaba. Atakowany przez Bułgara Idelina Popowa. To cały czas jest taki wynik na styku, nieprzyjemny, niepewny, 0-0, każdy gol dla Gaziantepsporu może wprawić tutaj w jeszcze gorszy nastrój Macieja Skorzy. A przeżywaliśmy to w zeszłym sezonie, też tyle, że z Lechem w eliminacjach Champions League też było 1-0 na wyjeździe, po czym musiało się to kończyć na karne w Poznaniu. Tak. Drużyną z Azerbejdżanu. Tak, tak. Druga runda eliminacji Ligi Mistrzów. Tak, tak. A Dnipro? Czwarta runda eliminacji Ligi Europy też 1-0 po bramce Arboledy. I potem 0-0 u siebie, takie bez sytuacji z jednej i z drugiej strony. Tutaj te okazje były i dla Legii, no ale pamiętamy też, co zrobił Manu, kiedy Iwelin Popow mógł pokonać Wojciecha Skabę. Cenk Tosin do boku, Ilchan Adin, jest Ismael Sousa, wyrzucony trochę tym dośrodkowaniem Argentyńczyk, Serdar Kürtülüş, Ismael Sousa, dobra technika użytkowa, Ismael Sousa, niebezpiecznie, Iwelin Popow, za bardzo odchylony. No, ale to chyba była najgroźniejsza akcja Gaziantepsporu, tak? bo poprzednie te sytuacje, które były, to raczej były wynikiem totalnych błędów defensywy Legii czy też pomocnika Manu. Tutaj mieliśmy przemyślaną akcję, bardzo dobrze rozegraną. Strzał ponad, na szczęście dla Legii, ponad bramkę. W sezonie 2009-2010 Iwelin Popow z nagrodą najlepszego piłkarza Ligi Bułgarskiej. Teraz spróbuję tutaj pomagać Cenkowi Toszynowi w ataku Gaziantepsporu. Jeszcze 1,5 minuty plus 60 sekund doliczonych przez arbitra. Końcówka dla piłkarzy gości i to zdecydowanie. Emre Güngür, Danny, Ivan. Na prawą stronę defensywy Serdar Kürtülüş.
Petliban teraz operujący w środku pola, pomagający tam Muratowi, Sejlanowi w tych odbiorach. Dobry przerzut do Manu, Daniela Liuboi. Manu, Rybus. Jeszcze Fermin zyskał tę piłkę, zagrał do Borysiuka. Wawrzyniak. Komorowski. Już teraz Legia powinna tą ostatnią minutę poszanować piłkę, postarać się utrzymać przy piłce i nie tracić ją właśnie w taki niepotrzebny sposób piłki, bo to już jest końcówka pierwszej połowy, gdzieś zejść do szatni i przeanalizować pierwszą połowę spotkania. Czemu wnioski? Garczymarskas postraszył go tam nieco Manu i zmusił tym samym do błędu. Podał to Jakub Rzeźniczak. Liuboja. Daniel Liuboja, dobra indywidualna akcja, ale wcześniej gwizdek. Będzie jeszcze w końcówce tej pierwszej części gry rzut wolny dla drużyny z Warszawy. Zdziwiony Pekliwan, rozkładający także ręce Murat Sejlan. I zobaczmy. Pociągany wyraźnie za włosy Iwica Wdoljak. Żółta kartka dla mnie dla Pekliwana. Dostał? Nie, chyba nie dostał. Znaczy, powiem tak, widać, że Wdoljak toczy tam swoje pojedynki indywidualne. Wcześniej na środku boiska gdzieś utrzymany, łapany za nogę. Teraz tutaj za karkę, ale to też wydaje się, że to powinna być ewidentna żółta kartka, jeżeli sędzia to widział. Tym bardziej, że nie było piłki przy tych dwóch zawodach. Oj, tam widzieliśmy, co się wydarzyło. Pekliwan uderzony w twarz. Ewidentnie Iwica Wdoljak. Żeby tylko zachował też zimną krew piłkarz z Bałkanów, bo ta przerwa może się przydać tutaj wszystkim. Znowu ciasno, znowu jest tam Pekliwan i Wdoljak. Już wykonany ten rzut wolny. I faul, tak więc rozpoczną grę od własnej bramki zawodnicy Gaziantepsporu. Wygląda na to, że tutaj już w tej pierwszej połowie przy Łazienkowskiej nic się nie zmieni. Tak jest. Gwizdek kończący tę pierwszą część spotkania. Legia Warszawa, Gaziantepspor 0-0. Wojtek, jak oceniasz tę grę Legii w porównaniu z tym, co widzieliśmy w tamtym sezonie i